Dzień dobry, cześć, czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a jest Ren oraz Joszelka! Hello! Hejka! A, patrz tutaj Paweł idzie. Patrz tutaj Paweł idzie po lewej. To? O, w żółtej koszulce. Że ten żółty to ja? Tak. No chyba cię, wiesz co, no ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. Aha, tam. Ogólnie kwestia jest taka, że ja w Motor Town dużo muszę teraz zarobić, więc dzisiaj działamy w GTA. I ogólnie, nie wiem czy wiecie, jest zapowiedziana aktualizacja, letnie DLC, aktualizacja do gry. Już tam parę informacji było, mianowicie Ren, co tam ma nowego? A, no to tak, no. Przecieki twierdzą, że... Znaczy przecieki, no skowronki, ptaszki ćwierkają, no, że gdzieś koło 19. Pojawi się 19, tak jest. Tak. Że ma być, że będzie coś tam, aczkolwiek co, to jeszcze do końca nie wiadomo. Wiadomo, na razie jest informacja tylko od Rockstar, że będzie na przykład możliwość sprzedawania dóbr na sesji prywatnej. To jest mega fajna sprawa, tak. Szczególnie dla nas. I ma być chyba też znerfiony zwiększone biznesy. Tak, też, znerfiony opresor, zwiększone bonusy za te chyba, za te... Tak. Ale ja myślę, że za biznesy. Jeszcze, wszystkiego jeszcze nie zapowiedzieli, że pełną nazwę tej aktualizacji jeszcze podadzą, że jeszcze będzie coś nowego, będzie więcej rzeczy i będzie można wydać hajs na te rzeczy i to jest moim zdaniem pewne. To jest bankowe. Pewnie nowe pojazdy i tak dalej. Tak, wy tu widzicie medyków? Tak, tak. Napiszcie na dole w razie czego, jeżeli macie jakieś dodatkowe informacje. A my tymczasem, słuchajcie, mamy dzisiaj klub motocyklowy, musimy przypomnieć na dzielni, kto tu rządzi. Tak, więc musimy przy okazji zarobić również kasę, więc jedziemy, słuchajcie, najlepszy biznes jak zarabiać, czyli napady na sklepy, chodź. Dobra. Właśnie, wyzwanie bez strzelania. Totalnie, maczeta i totalnie bez strzelania, totalnie maczeta, pała i tak dalej. Ja proponuję, że w ogóle, że ja tu jadę do środka i przejadę tego gościa w środku do twojej organizacji? Dobra. Dlatego nie wiem. Tak, ja no chyba do sklepu nie umiesz wjechać. Gdzie panowie wywrócili? No i tu jakiś grubasek, patrzcie jak on się pobiega w ogóle. Ej, bo nie mogę... Ej, no bez jaj, gościu. Patrz, nie mogę go przejechać. No on cię nawet chce wyprosić. Wow. Co jest? Co ty nam robisz? Co tu się odwaliło? Co ty robisz? Jest problem. Jest problem, bo policja przyjechała. Jest bardzo problem. Jest bardzo duży problem, ponieważ mój motocykl właśnie utknął gdzieś tutaj. Ja nie mam żadnego pojęcia, co mam zrobić. Zaraz on założył ci kłódkę, ten sprzedawca na motor. Czekaj, bo zrobić zakupy trzeba. O, czekaj, weź to. Albo czekaj, może apenatomizerem to zrobimy. Może wyjadę. A wyjedziesz? Chcesz to wyjechać teraz? A nie, to tak to nie. Dobra. Ej, tu jest ten gość teraz. Czekaj, policja przyjechała. O, przejechałem go. Czekaj! Problem, problem, strzelają! Problem to, żeby wyjechać. Czekaj, pałka, życie, brak życia. Ja mam pałkę. Sekunda, czekaj, biorę pałkę. Będę odbijał, dobra, może będę wszystkie strzały odbijał Dobra. Dobra, okradnijcie ten sklep szybko. Ja nie mogę. Jak nie mogę? No przez drogę i dalej mogę. Jak nie, to przez dwie i... Jednak się nie odbijają. Myślałem, że zrobię magię i się będę odbijać te strzały, ale jednak nie. Sprawy. Okej, teraz jak tu zrobić, że... Dobra, wsiadaj na motocykl z powrotem! Oj, odpolowali mi motor. Chyba pora się udać po motorki, co? Okej, słuchajcie, moi drodzy, chyba to nie wyszło najlepiej. Chyba nie zarobimy na tego Motor Towna. Chyba nie. O, maczeta, dzień dobry panu. Dobra, słuchajcie, chodźcie, podbiegnijcie tutaj do mnie, znajdziemy... O, tutaj znalazłem super samochód dwuosobowy. Nie, to jest dwuosobowy, co ja mówię. A w ogóle wiecie moją stylówkę na Clarka Rena Kenta? Clarka Rena Kenta? Co to za... Gdzie ja się znalazłem w ogóle? Co ona ma ubrane? Co to jest? Patrzcie! Co ona ma bandaże wszystkie? Co to za postać jest? Widzicie jej nogi? No to jest facet chyba. Nie, ja dopiero biegnę z górki. Czekaj! Nie można dogonić jej. Znaczy jego... Tam zaciekawiony, ja chcę. Poczekaj, muszę jej przy... Znaczy ja... Nie wiem. Muszę ukraść jakieś auto z drogi. Znaczy pożyczyć na czas nieokreślony. Połóż się. No powiedział... Co dobra, nieważne. Połóż się. Teraz zobaczyłem męski głos. To jest drag queen. To jest drag queen, powiem ci. Dobra, okej. Ja wydarłem kogoś z auta i wyglądał dziwnie. Dobra, wsiadaj. Dziwnie. Generalnie... Dobra, Ren, wsiadaj do nas, my jedziemy razem, jesteśmy drużyną. Jesteśmy drużyną prawie. Widziałem podobną osobę, widziałem. Podobną, ale u mnie miała takie buty wysokie i jakieś polerko jeszcze. I co, ale... w domu? Nie? Nie? O ty. Siadaj! O ty, taki jesteś. A nie, to tak, wiesz, tak ten. Dobra, okej, może być. plus 10 do wyświetleń. No, dobra. Żeby tylko. Chciałem jechać. Dobra, jedziemy teraz w takim czasie po naszym motocykle, bo niestety policja nam je ukradła. Nie wiem, pierwszy raz widzę taką osobę w grze, więc coś tu jest. Mam wrażenie, że dodali coś i tak zmienili trochę rzeczy. Ej, co jest? Coś tu jest zadane po tajniaku. Nie, patrz, stój. To jest. To jest zadane. Dobra, ja tam podjadę. Co tu się dzieje? Czekajcie, co jest? To jest grane. Ja przepraszam bardzo, ale od kiedy to jest w grze? Pierwszy raz widzę coś takiego w tej grze. Nie wiem, co było wcześniej. Ej, totalnie, nowe stroje dodali jakieś. Stroje? No tak, proszę cię, no stroje. No to co jest grane? Przepraszam bardzo, ja się budzę zaraz, ale ta postać, ma świetną klatę. Widzisz to? No tak, widzę. Bo ona kuła jak żelazo. Co jest? Ale co się dzieje? Jeruna. Co jest w tym GTA? Szok, normalnie szok. A ten gościu co ma? Nie, normalnie. Ten normalny jest. Aha, nie, tak naprawdę jest żartowaliśmy. Witamy was w GTA 6. GTA 6 online. Dobra, wsiadam. Wciągam swój kapelusz. Czemu to jest? A, śmiesznie pochyliłem. Ale to śmiesznie wygląda, patrzcie, o. Dobra, jedziemy. Ej, gdzie jest jakiś sklep? Tam, gdzie zaznaczyliście? Jak? Nie, musimy motocyklem, jesteśmy gang motocyklowy przecież. A, musimy odzyskać swoje motory? Dokładnie. No, pewnie, że tak. Inaczej nie powinien. Ale nie stać mnie za 250 ale dolarów. Ale to nie będziemy przecież ich wyciągać tak, o. A to dobrze, bo mnie nie stać. Ja nie chcę brać chwilówki, bo wiecie jak to jest z chwilówkami, nie? No te chwilówki to masakra jakaś normalnie. Bierzesz chwilę, oddajesz całe życie. Dokładnie. O, o. Dobra, ogólnie mamy wsparcie policji, więc będzie dobrze, Potem takie, dzisiejszym sponsorem odcinka jest kasa. Nie mam pojęcia, nigdy tam nie widziałam takich. Bo tam był taki jeden lokal, ale ja nie wiedziałam, że ten lokal jest takim lokalem do... Drag Queen. No. Taka sytuacja, czyli panów przebranów za panie. Nie wiem, tak, to są jakieś, mam wrażenie, że to są jakieś liki przed aktualizacją, czasami naprawdę. Mam wrażenie, że właśnie te drag potrafią lepiej się, że tak powiem, upodobnić do kobiet. Niż sama kobieta. Niż niektóre, w sensie chodzi mi o makijaż. Okay. O, chodzi mi o makijaż. Wyróżnia ich tylko ta łosiona klata, no nie? Tak. A, okej, dobra. Ale ja mam wrażenie, że coś mi się śni, ja się zaraz obudzę po prostu chyba, nie? Tak dawno nie graliśmy w GTA, no dobra, tak dawno, parę dni, trochę. Paręnaście maksymalnie. Dni? No, 10 dni minęło, chyba czy 11 jakoś, tak. No dobra, jak uważasz. No, dobra, czekaj, tutaj zaparkuj, tak, musimy przeskoczyć. Ja grałem, bo tuningowałem autka, wydałem 50 milionów na tuning. O, dobra, czekaj, gdzie jest moja, o, tu jest moja. Pamiętajcie oczywiście, że bez strzelania. O rany. Tak, ja wjeżdżam i wyjeżdżam. Dzień dobry. Okej, no niestety zdechłem. Dzień dobry, Clark Renkent. Nie, no normalnie, ja nie wyciągnę tego auta, nie? Czekaj, gdzie jesteśmy? Tutaj jesteśmy. O, tędy przebiegnę sobie, to sobie wskoczę. To jest po prostu... Ojej, coś cię przewróciło. O, ale auto, znaczy ten motocykl... przewróciłaś moją zabawkę. Na drugą stronę przewrócili. Więc nie jest źle, będzie bardzo dobrze. Dobra, teraz pytanie, co my teraz robimy? No na sklepy dalej, tylko no dopiero pierwsze sklepy. Czekamy na ciebie. Musimy się regroup team. Trzeba zarabiać na nową aktualizację właśnie. Dobra, ale oni krzyczą strasznie. Oni muszą brać jakieś te takie tabletki do cyckania na gardło, bo strasznie krzyczą, a ich gardło nie boli. Tak, ja jadę za wami. Jadę za wami. Proponuję, że podjedziemy najpierw na stację benzynową. O, Rona widzę. Weasley. Rona Weasley? Tak? Weasley Rona? Więc jedziemy, jadymy. Chyba Wallenby, chciałeś powiedzieć. Nie wiem, widziałam Rona. Dobra, czekaj. Pa, tutaj telefon dzwoni. Słucham? Telefon? No telefon tu dzwoni, czekaj, ja odbiorę. Czekaj, gdzie tu jest. Wyjechać. Jest tutaj telefon dzwoni, a dzisiejszym sponsorem filmu jest firma Play. Odbiorę telefon. No dzwoni, to ja odbiorę. Dobry, proszę pana. Zabójstwo na telefon, trolle! Szukamy trollu! Trollów szukamy! Spoko, ale to chwila, poczekaj, bo musimy wjechać najpierw do tego, do środka tutaj okraść musimy. Ren już kradnie, patrz! Batoniki, nie wiem, myślałem tutaj z nim porozmawiać, bo jestem super bohaterem, nie widzisz? Ale tu nie ma nikogo! Chciałem go uratować, jak nie? Tam jest, patrz. Wziąłeś pieniążki? Nie, nie wziąłem. Dobra, proszę pana! Ja nie mogę wziąć pieniążków! Ja za usługę nie biorę pieniążków właśnie. Ej, bez ja nie mogę wziąć pieniążków, słuchajcie, musimy chyba wziąć... Ratuję pana. Joszel, przestań mi jeździć po twarzy. Znowu zabieram na motocykle. Ej, bo mamy zlecenie, słuchajcie, zlecenie. Ej, ale ja nic nie widzę, nie? Ja może ogóle... panie jesteś naszym tym jednak. Ej, zastanawiam się, czy przez spółcznika się zastanawiam, czy dołączyłem do waszej ekipy, czy nie. Ja się zastanawiam, bo chyba tak, ale też mogę nie. Dobra, nie wiem. Nie ma czasu, chodź tutaj, czekaj, zaraz, czy ja mogę ci zaprosić? Nie mogę ci zaprosić, bo jesteśmy w trakcie tego zadania. Jednak nie mogłem, dobra, to ja będę udawał, że wiem, że o co chodzi. Jedź za Joszelą, jedź za Joszelą. Dokładnie. Dobra. Mamy 14 dobra, minut jadę za Joszelą, będę robił to, co ona. Dobra, ale proszę nie krzyczeć. Jeszcze będzie w ten sposób sam krzyczał, co ja. Będzie dziwnie. Co tak daleko? No kawałek. No to będzie doskonała podróbka Joszelli, czyli ja. Dlaczego ty próbujesz robić podróbkę Joszelli? Tak się nie robi. Jaka podróbka? Samoróbkę se zrób. Samoróbka Joszelli to znaczy co? Co? Samoróbka to znaczy co? Że jakiś posąg z wosku na przykład? Poproszę. Figura? No tak. Joszelli? Gdzie tak będzie stał? Z takiego wosku od tego, Shreka. Od Shreka, tak. Tak. Super. To sobie dokładnie. Jeszcze trochę poczeka, sam balił. Dobra, słuchajcie, w takim czasie spróbujemy zlikwidować te cele, może zarobimy trochę więcej niż w sklepie. No nie? Dobra, tak myślicie? Być lepiej? Myślę, że zarobię bardzo krocie. Bardzo dużo zarobisz. Bardzo dużo? Bardzo krocie, tak. Pozostały czas, 13 minut. Tyle ile sobie napiszę na miniaturce, tyle zarobię. Dobra, okej. Ale ja ci nie przyleję tych pieniędzy, wiesz o tym. No to wszystko na końcu. Bo u mnie w pobliżu nie ma żadnego wodospadu. W jakim kocie? U mnie w pobliżu nie ma żadnego wodospadu, żebyś mógł przelać mi te pieniądze. No. Nie ma przelewki. Dobra. Nie ma. Dobra, gdzieś tu jest w pobliżu pierwszy. Jedyne co byś mógł zrobić to gołębiem wysłać po prostu. Gołąbkiem? Dobrze. No gołąbkiem. Wow. Tam ma jakąś, nie wiem. Dobra, dojeżdżam do pierwszego celu, Aha. Wsparcie policji, przywiązujesz mu dyszkę do nogi, nie? I mówisz, dobra, śmigaj tam do Rena, nie? O, czekaj, tu się po tygodniu oczywiście bez strzelania, oczywiście, żeby nie było. Po tygodniu ta dyszka tutaj przylatuje do mnie wtedy. No, tak, ładnie tak. A ja się zgubiłem, znaczy dalej mnie gonią fani, nie? Ja to ten porażka. Ej, co jest? Dwie kosy dostał. No bo trzeba zlikwidować strzałem w głowę. Ale dzisiaj jest bez broni ofiarnej. Ja wiem, ale to jest wyzwanie, które po prostu no nie zgadza się z tym, co dzisiaj robimy. To jest ten trollololo? Przepraszam, ale co to jest za budynek w ogóle? To jest centrum rekreacyjne. Aha, okay. Centrum rekreacyjne. Chyba na tym uszczelam. Muszę przede wszystkim wziąć ekwipunek. Stawcie mnie, jestem bohaterem. Przekąski. O, świetnie, nie mam przekąsek. No jak mogłeś się dać za ten normalnie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Czy ja mam dwuosobowy? Nie wiem. Też nie wiem. Ale jak będziesz mogła, to weź tam rzędę, bo ja nie mam polecę sobie, no clipa wezmę. O, możesz. Siedzę ci na błotniku i ten błotnik się nie łamie totalnie. To jest to. Ty schudłeś. No, schudł i to jeszcze jak. No to warto. No. Szczególnie gdy waga wyświetla 4 cyferki, nie? Teraz jest co? Ile? 4 cyferki? Czekaj, tu jest ten ziomek kolejny. Dobra, chodźcie się rozmnożymy w sensie na różne te, wiesz? No w sensie ty każdy do innego niech jedzie. A już był taki jeden, co mówił, że bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Kiedyś to słyszałem. Dobra, więc ja w tym momencie jadę tutaj sobie na wprost. Gdzie mam jechać. No wyznacz czekaj, ty masz jechać. Czekaj, bo klawiatura mi się złożyła. Klawiatura ci się złożyła? Tak. Ja się nie wiem, jak do walizki teraz musisz wpisać kod, żeby otworzyć walizkę? Tak, dokładnie tak jest. Ale możesz tu na lewo nawet przelecieć, proszę bardzo. No, znaczy, no, ale no, po prostu na skroś przez te łąki chciałem, ale dobra. Dobra, bo to jest bardzo oszczeliwane. To będzie chyba dosyć... Czekaj, użyję moich mocy superbohaterów i będziemy lecieć po prostu motorem. Dobra, jedziecie tam, to ja pojadę... Co tu się stało? Ej, co jest? Byłem na menu! Tiru! Tak, proszę cię. Chyba nie działa. To był okropny odholowali mi motocykl. O, ja rozumiem, przechodzimy teraz w tryb odcinek musical. Nie, no słuchajcie. Tak, gdzie mam jechać? Czekaj, bo ja się pogubiłam. Ja się tak bo gdzieś nadal w lewo. A, bo on mi wyznacza ten. To on pan wyznacza prezes trasę. Mi wyznacza trasę. Panie prezesie, no. Ui. Halo, pan motocykl. O, tam jest pan motocykl. Ale dobra. Przejażdżka. Podoba mi się. Górska przejażdżka. Macie miejsce może na tym motocyklu? Niezbyt. No to na kierownicę możesz. Na kierownicę możesz do Joszelki. Jasne, najlepiej. Jej bączki nie puszczaj tam, jak będzie kierowała. Nie chcemy, żeby nam kierowca zemdlał. Po co mnie policja goni? Ja normalnie przejechali mnie i zabrali mi motocykl, jeszcze mnie gonią. Dobrze, że wypadł to z pamięci. Nawet nie będę popierał. Jasne, jasne. No i znowu mi zaznaczył gdzieś indziej. Kurwa. Ach, no to ja sobie zaznaczam, gdzie mam ja jechać. Ja zaznaczam, gdzie ja nie mam jechać i co? Ale jak to też... Tak to jest, no. Tak to jest małżeństwo. Jeden wspólny GPS. Wspólny cel, mamy wspólne celele. Tak? Masakra. A no macie wygodne prycze w nich? Wam powiem. Nie wiem. W tych waszych wygodnych celach? Czekaj, bo tutaj pan jakiś trafimy jest, chyba do jednej celi wszyscy razem. Ej, bo muszę mu chyba... Ej, bo zostało 8 minut po prostu i ja nie wiem, nie zdążymy chyba wszystkich odtegować. Ja mam czas nielimitowany, stary. Czekaj, bo... Pan się mi tutaj przewraca. O, czekaj. Dobra. O, co wyciągasz, scyzory? Gdzie? O nie, no bez jaj, po prostu... No, co ja smaruję kanapkę teraz. Dobra, chyba już się wyrzucił, chyba już nie żyje. To jest tak, jak sobie robisz rano śniadanie. Dobra, ja podjeżdżam do kolejnego celu. Ser, pół masło, dobra, ja polecę... W wersji stuntowej. Poczekaj, muszę zaznaczyć, bo nie mogę zaznaczyć, bo oczywiście jest wyznaczona inna trasa. To do tej wspólnej celi, to mnie zamkną bardziej w szpitalu takim, gdzie mi się kaftan zakłada, bo widzicie mój strój, nie? Moteczek. Moteczek. Ręce mi z przodu zwiążą. Na... Dobra, rozwaliłem kolejnego trolla. Czemu w ogóle nie trolla? Nie będę nawet mógł grać w bierki. No w bierki to na pewno nie będziesz mógł grać. Dobra, zaznaczam sobie cel. Kolejnego, który... Nie, jedziesz do mojego, weźcie go do góry. To? Jak do twojego jadę? Do mojego jedziesz. Tak? A no. Faktycznie. A to ja zostaje jeden staram tylko? Się teraz zapobiegać... No. W sumie. No dobra. Staram się zapobiegać ociepleniu klimatu i macham maczetą, żeby walczyć z powietrzem. I tak, żeby było chłodniej jeszcze. Dobra, okej, to ja też będę machał. Tnę powietrze. Okay, nie wiem, czy macham w sumie. Chyba to jakiś mały pistolecik. Mały piw-paw jakiś. Piw-paw. Dobra, tutaj jest... Ale muszę machać raz jedną, raz drugą, żeby utrzymać równowagę. Ja, ej, słuchajcie, teraz rozumiem, o co chodzi. Słuchajcie, to nie jest bicie z motocykla, to jest pokazywanie, w którą stronę skręcasz, bo brzmi gacie. A, no tak. Na motocyklu. A, no w sumie racja. Jeszcze tak będę robił tak. No nie, i to sobie pokazuje, że o, wyprzedzam. O, teraz ja jeżdżam tutaj na przykład. Jedziemy tym tak, że tu skręcam w prawo. Nie. To ma być motocyklowy odcinek. No ma to na razie nie skręcasz, dobra. Powiedz, jak będziesz skręcała. Dobra, spokojnie, to wszystko under control, trzymacie się? Na razie prosto. Dobra. Dobra, czekaj, tutaj tędy chyba. Wskazuje, że prosto jedziemy. Okay, gdzie mi tu skręcasz? Dobra, wjechałem gdzieś tutaj. Gdzie nie, teraz zrobię kaskaderską akcję, że się trzymam po prostu, patrz. O, jest. Dobra. To strasznie źle wygląda, bo gdzie ja trzymam tą rękę w ogóle tam? Gdzie jest ta ręka, ten łuk? Weź się posuń trochę do przodu. No nie wiem, no. Robię dla ciebie zadanie, patrz. Dla mnie? O. Tak, tylko ja muszę ci teraz wykalibrować tak, żebyś... Trafił, czekaj. Dobra, ja oni tu robią z tym maniakinem. Został wam 6 minut, musicie zlikwidować ostatni cel, ja wyjeżdżam do sklepu. Co oni robią tu z tym manekinem? Aha, co? No, czekaj. Co się dzieje? On wyciągnął ten pistolet na pistolet to było nierówne, nierówne szanse były. Ucieknij policji? Dlaczego? Nie wiem, bo 3 gwiazdy. Nie rozumiem. Ale... Ja nie jestem w waszej formacji, więc mogę do wujka zadzwonić. Wujek! Wej, wino odbierz. Faktycznie. Dobra, zmniejszam nagrodę pościgu. Z nich płaci? Tak. Idealnie. Mamy protip dla ludzi. Wow. Ren, przyjdź do mnie. Łyp. Ale muszę poczekać. Wujek dopiero za tydzień odbierze, stary, teraz już. Teraz gdzie jest Paweł? Dobra, trzeba pojechać do Pawła. Dobra, spokojnie, zgoni mnie tylko śmigłowiec, nic więcej. Tylko śmigłowiec, dobra. Nie ma problemu. Ale spokojnie, pa, teraz robimy to taki mały myk. Ja zadzwonię faktycznie do wujka Lestera. Ale może ci to nie zadziałać. A mam nadzieję, że zadziała, bo płacę mu za coś. Patrz tu, jak ja ćwiczę teraz. Normalnie, tak, ćwiczysz. Dobra, wjechałem do jakiegoś karu. To lepiej zrobić, o tak, właśnie tak szybko. Dobra, jest problem. Ja go nie widzę w ogóle na minimapie. Jestem zadzwonić w stanie do wujka Lestera. No wiem. Znaczy, pewnie zadzwonić jesteś w stanie, ale nie odbiera. No nie, właśnie odbiera, tylko nie odbiera w sumie. Nie odbiera, no dobra. Mówiłem ci, że teraz dopiero za tydzień będzie się można zadzwonić do chłopaka. Dobra, to ja w takim razie bo on z tą swoją koreanką tam gdzieś na wyspy pojechał, nie? No dokładnie, mówił. Teraz w lipcu, no mówił, że jedzie. W ogóle to jest gang motocyklowy, więc ja nie mogę wziąć chyba samolotu, co nie? Ty nie, możesz co najwyżej kłada wziąć. Możesz mieć. No, gang samolotowy zrobimy kiedyś. Tego jeszcze nie słyszałem, że był jakiś gang samolotowy, tak w ogóle. Ej, dobra. No nie? Dobra, musimy to opatentować, musimy to, stary. Zdecydowanie. Czekaj, ja muszę w ogóle uciec, ale nie, śmigłowiec mi cały czas goni. No musisz do tunelu jakiś wjechać. Do którego tunelu? Tu tunelu nie ma! Co ty mówisz? Przykro mi. Nie, dobra, muszę samolot wziąć, nie ma innego wyjścia. To ty godasz, jucha. Dobra, jestem w takim razie jednocześnie motocyklistą i pilotem. Ale ja nie możesz tak, jeszcze mi na oczach to zrobił. Na oczach. No chyba ja nie wystartuję ogólnie rzecz biorąc. No ja, nie. No i zdechłem. No to czekaj, aż ten klub motocyklowiec gubi policję, okej. Okay. Ja i zemdlał. Dalej masz zgubioną, czy dalej cię gonią? Nie, dalej mnie gonią. Aha. No bez jaj. Ren, czy już ci minęły ten cooldown? Ci minął? Nie wiem, czekaj, zadzwonię do wujka, zobaczmy czym minął tydzień. Dobra, spoko, spoko. Będę startował. Wtedy ewentualnie możesz do Pawła się tam dokoftować. Z drogi stąd, z drogi! Niedostępne. Ja tu startować próbuję. Ej, znowu nie wystartuję, znowu mnie ubiją. Dobra, zobaczmy czy Paweł wystartuje w dzisiejszym odcinku. No rany, masakra po prostu. Ale tak czy wystarczy mu lotniska? I wystartował jakby w filmie. Teraz leci ku zachodzącemu słońcu, którego nie widać. To jest jakiś nielot, po prostu ledwo leci. Chciałam z tego klipa zrobić, ale się nie dało. Czy to jest samolot Dodo? Albo nie, samolot Dodo był chyba z tym, z możliwością lądowania na wodzie, nie? Tego to nie wiem. Nie ale powiem. Chyba lecisz już na koniec odcinka, nie? Ja lecę na koniec odcinka właśnie w tym momencie. Już gubię te 3 gwiazdki. Za chwilę zgubię. Wyłączę sobie światła, żeby nie było mnie widać. Polecimy z motorem? No dobra, ja lecę w górę po prostu. Przeciągnięcie jest w ogóle napisane. O, zgubiłem policję. 15 tysięcy, a wy ile zrobiliście? 15. A ja zarobiłem, o kurde, 18 milionów. 18 milionów zarobiłem. Dobra, moi drodzy, tym sobie kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa! Pa pa, do następnego. Na razie, cześć, cześć.